Witajcie! Dzisiaj będziemy oceniali aż 10 headsetów VR pod kątem jakości obrazu. Zobaczymy, które gogle pokazują obecnie najlepszej jakości wirtualną rzeczywistość. Zaprezentujemy Wam dzisiaj Questa 3, Pico 4, PSVR 2, Apple Vision Pro, Pimax Crystal, Valve Index, Quest Pro, HTC XR Lite, Questa 2, Vario XR 3. Każdy z headsetów zostanie oceniony pod kątem 5 czynników decydujących o jakości obrazu: PPD, moc procesora, częstotliwość obrazu, typ soczewek oraz rodzaj wyświetlacza. W sumie każde gogle VR mogą zdobyć do 100 punktów. Najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości obrazu jest liczba PPD. Co się kryje pod tym tajemniczym skrótem? To nic innego jak gęstość pikseli na stopień widzenia. Ten parametr pokazuje nam, jak wiele pikseli mieści się w jednym stopniu naszego pola widzenia w danych goglach VR. W przypadku porównywania różnych modeli headsetów VR nie wystarczy tylko spojrzeć na rozdzielczość wyświetlacza, jak to ma miejsce przy smartfonach czy telewizorach. Ważniejsza jest tutaj ilość pikseli, jaka znajduje się w zasięgu naszego pola widzenia. Dlaczego jest to tak ważne? Weźmy na przykład gogle A i B. Oba urządzenia mają tą samą rozdzielczość ekranu 4K. Natomiast gogle A mają pole widzenia 90 stopni, a gogle B mają pole widzenia 120 stopni. Ta sama rozdzielczość ekranu będzie dawała gorszą jakość obrazu w goglach B, gdyż zakres widzenia w tych goglach jest większy niż w goglach A, a to oznacza, że ta sama liczba pikseli musi pokryć znacznie większe pole widzenia. Dlatego, aby porównać jakość obrazu w goglach VR mające różny zakres widzenia, musimy wykorzystać PPD, które liczone jest w następujący sposób: liczba pikseli w poziomej linii wyświetlacza dzielona przez poziome pole widzenia. To oznacza, że PPD bierze pod uwagę zarówno rozdzielczość ekranu, jak też zakres pola widzenia. Za PPD przyznane zostanie aż do 40 punktów. Zaczynajmy! Gogle, które miały najmniej pikseli na stopień naszego wzroku, to Valve Index, z rezultatem 14 PPD. Tak, to dla nas duże zaskoczenie. Gogle Valve Index są dobrze ocenianym sprzętem w środowisku graczy VR. Natomiast ten słaby wynik to pokłosie faktu, że headset Valve jest najstarszym produktem ocenianym w naszym rankingu. Od czasu jego premiery minęły aż 4 lata i to niestety dosłownie widać na ekranie tych zasłużonych gogli. Miejsce numer 9 zajęły gogle PSVR 2 z wynikiem 18 PPD. Ależ nie jest to zły wynik, gdyż bardzo podobne osiągnęły gogle Quest 2, osiągając 19 PPD. Miejsce 6 i 7 zajęły egzekwo Pico 4 oraz HTC XR Lite z wartością 21 PPD. Trochę lepszy wynik osiągnęły gogle Meta Quest Pro oraz Quest 3. Znacznie lepszy wynik od reszty grupy zanotowały najnowsze, jeszcze niedostępne w sprzedaży Apple Vision Pro z PPD szacowanym na 32. Drugie miejsce w naszym porównaniu zajęły Pimax Crystal. Mają one ciekawą funkcjonalność. Mogą zmienić zakres pola widzenia ze 120 do aż 140 stopni. To wpływa na gęstość pikseli widocznych w naszym polu widzenia. Dla 140 stopni PPD wynosi 35, natomiast dla 120 stopni gogle te osiągają już 42 PPD. Tak, nie przesłyszeliście się, to aż dwa razy więcej niż Quest 2 czy Pico 4. Niekwestionowanym liderem okazał się jednak headset od fińskiej firmy Vario o nazwie XR 3. Ta trzecia generacja gogli to najdroższe obecnie rozwiązanie na rynku gogli VR. Posiadają one wręcz fotorealistyczną jakość obrazu. Wartość 79 PPD to więcej niż to, co nasze oko rejestruje, gdy patrzy na fizyczną rzeczywistość, która nas otacza. Patrząc na wirtualną rzeczywistość w tych goglach, możemy nie być w stanie jej odróżnić od prawdziwej fizycznej rzeczywistości. Przejdźmy teraz do drugiej kategorii, czyli oceny mocy procesora graficznego. W tej kategorii gogle mogły zdobyć do 20 punktów.
Dlaczego procesor graficzny ma znaczenie dla jakości wyświetlanego obrazu? Głównie dlatego, że to właśnie on jest odpowiedzialny za generowanie grafiki i renderowanie obrazu w czasie rzeczywistym. W goglach VR obraz jest wyświetlany na dwóch ekranach. Jeden dla każdego oka i musi być renderowany w wysokiej rozdzielczości i często z bardzo wysoką ilością klatek na sekundę, tak zwane FPS-y, aby zapewnić płynne i realistyczne doświadczenie VR. Procesory o wyższej mocy obliczeniowej i lepszych właściwościach graficznych pozwalają na renderowanie bardziej realistycznych tekstur, efektów takich jak cienie, refleksy świetlne czy rozproszenie światła. Umożliwiają również generowanie bardziej realistycznych animacji oraz pokazywania większej liczby detali w grach VR. Gogle VR w tej kategorii możemy podzielić na dwa obozy. Te, które wykorzystują wbudowane procesory graficzne, są one nazywane goglami autonomicznymi lub standalone. Druga grupa gogli podłączana jest do komputera lub konsoli i używa kart graficznych zainstalowanych w tych urządzeniach. To sprawia, że nie ma sensu porównywać mocy procesora graficznego w goglach, które wykorzystują karty graficzne w PC. Te same gogle mogą być przecież podłączone do lepszej lub gorszej karty graficznej i wtedy wynik naszych testów byłby całkiem inny. Dlatego zdecydowaliśmy się, że będziemy porównywać ze sobą jedynie procesory w goglach autonomicznych. Natomiast jako, że nawet najlepsze procesory zamontowane w goglach są wciąż znacznie słabsze niż dobrej jakości karta graficzna instalowana w PC czy konsoli. Przyjęliśmy następującą punktację. Gogle autonomiczne mogą otrzymać max do 10 punktów, natomiast wszystkie gogle podłączone do PC otrzymują po 20 punktów w tej kategorii. Zacznijmy od gogli autonomicznych. Najsłabszy procesor posiadają gogle Quest 2, Pico 4 oraz HTC XR Lite, które wykorzystują procesor poprzedniej generacji Snapdragon XR2 od firmy Qualcomm. Bardzo dobry procesor, ale ma już niestety swoje lata. Trochę lepiej wypada tutaj Quest Pro z lekko poprawionym modelem Snapdragona XR2+. Najmocniejszy procesor z modeli Mety posiada zaskakująco Quest 3, który pomimo, że tańszy niż Quest Pro, to ma w sobie najnowszy model procesora od firmy Qualcomm, czyli Snapdragon XR2 drugiej generacji. Natomiast najmocniejszą moc w kategorii gogli autonomicznych posiadać będzie Vision Pro dzięki zastosowaniu przez Apple swojego unikatowego modelu M2, stosowanego również w najnowszych MacBookach. Gogle, które dostały maksymalną liczbę punktów za wykorzystanie mocnych procesorów graficznych w komputerach, to Valve Index, Pimax Crystal oraz Vario XR3. Również PSVR 2 otrzymuje od nas 20 punktów z uwagi na to, że PS5 posiada bardzo mocny procesor, który jest równoważny z Nvidia GeForce RTX 3060, a według niektórych deweloperów gier PSVR 2 posiada grafikę nawet lepszą niż to, co oferują karty graficzne z serii RTX 3090. Trzecia kategoria to częstotliwość obrazu, z którą można otrzymać do 15 punktów. Dlaczego jest to tak ważna kategoria? Częstotliwość obrazu opisuje, jak często obraz jest odświeżany na ekranie. Im wyższa częstotliwość, tym szybciej dane gogle odświeżają obraz. Jeśli nie chcemy mieć mdłości lub bólów głowy od używania VR-a, powinniśmy wybierać gogle, które mają jak najwyższą częstotliwość obrazu. Spora część gogli pozwala na ustawienie kilku poziomów częstotliwości. Jest to oferowane, gdyż im wyższa częstotliwość, tym bardziej obciążony jest procesor naszej karty graficznej. W naszym rankingu gogle otrzymują punkty za najwyższą możliwą do ustawienia częstotliwość obrazu. Kto zajął miejsce numer 1 w tej kategorii? Zaskakującym wygranym są gogle Valve Index, które pozwalają ustawić częstotliwość odświeżania aż do 144 Hz, co nam trochę rekompensuje niski wynik PPD, jakie te gogle uzyskały w pierwszej kategorii. 10 punktów otrzymują od nas 4 pary gogli: Pimax Crystal, MetaQuest 3, MetaQuest 2 oraz PSVR 2. 7 punktów otrzymuje od nas headset Vision Pro od firmy Apple za nietypowy poziom odświeżania 100 Hz. Ostatnie 4 pary gogli: Pico 4, HTC XR Lite, Quest Pro i Vario XR3 otrzymały po 5 punktów
za wynik 90 Hz. Zaskakująco słabo poradził sobie w tej kategorii headset od Vario. Posiada on jednak, jak już wiemy, bardzo dużą ilość pikseli, a odświeżanie ich części na ekranie bardzo mocno obciążyłoby nawet najmocniejsze obecnie karty graficzne. Czwarta kategoria to rodzaj soczewek zainstalowanych w headsetach. Za tę kategorię przyznajemy do 15 punktów. Rodzaj soczewek ma spory wpływ m.in. na ostrość obrazu, jak też na minimalizowanie niepożądanych efektów wizualnych typu Godray. 5 punktów za soczewki typu Fresnel otrzymują gogle Valve Index, MetaQuest 2 oraz PSVR 2. Soczewki Fresnela to najbardziej popularny typ soczewek dla gogli VR w ostatnich kilku latach. Niestety posiadają wady, takie jak występowanie błędów typu Godray czy zniekształcenie obrazu w niektórych sytuacjach. Zajmują również sporo miejsca, przez co same gogle ważą i są znacznie większe niż mogłyby być, gdyby zastosowano tutaj inny typ soczewek. Takim innym rodzajem soczewek są tak zwane pancake lens. To właśnie za wykorzystanie ich przyznaliśmy 10 punktów headsetom takim jak Pico 4, MetaQuest 3, HTC XR Lite, MetaQuest Pro i Apple Vision Pro. Soczewki Pancake nie dość, że znacznie mniejsze, to pozbawione są wad soczewek Fresnela. Nie występują w nich już problemy ze zniekształceniem obrazu czy Godray. Pełną pulę 15 punktów zgarnęły gogle Pimax Crystal oraz Vario XR 3 za unikatowe rodzaje soczewek asferycznych. Pozwalają one na osiągnięcie najwyższej ostrości obrazu oraz umożliwiają najwyższą jasność obrazu. Natomiast są większe niż soczewki typu Pancake, a także trudniej i kosztowniej produkować je na masową skalę. Stąd niechęć Apple czy Mety do ich stosowania w swoich goglach. Jednak jeśli cenić sobie przede wszystkim najwyższą jakość obrazu, to nie ma obecnie nic lepszego na rynku niż gogle z soczewkami asferycznymi. Ostatnia kategoria to rodzaj ekranu, w której do zgarnięcia jest do 10 punktów. 2 punkty za ekrany LCD zamontowane w goglach otrzymują Valve Index, MetaQuest 2, MetaQuest 3, Pico 4, MetaQuest Pro, HTC, XR Lite. Ekran LCD to obecnie najbardziej popularne rodzaje wyświetlaczy montowane w headsetach. Cenimy je za dobre odwzorowanie kolorów oraz możliwość wykorzystania wysokiej częstotliwości odświeżania. Natomiast na rynku znajdziemy już ekrany lepszego typu. 4 punkty zgarnia PSVR 2 za wykorzystanie wyświetlacza typu OLED. To właśnie ta technologia w różnych wersjach jest przyszłością dla gogli VR. Ekrany OLED pozwalają uzyskać lepszy kontrast i głębszą czerń od ekranów LCD. Mają również szybszy czas reakcji pikseli, lepsze kąty widzenia, co oznacza, że obraz nie traci na jakości, gdy jest oglądany pod różnymi kątami. To ważne w VR, gdzie ruchy naszej głowy mogą powodować różne kąty patrzenia na ekran. Jeszcze lepszym rodzajem wyświetlacza jest typ Micro OLED, gdyż pozwala on na osiągnięcie wyższej gęstości pikseli niż standardowe ekrany typu OLED. Za wykorzystanie tego rodzaju ekranu Apple Vision Pro otrzymuje od nas 6 punktów. 8 punktów otrzymuje od nas Pimax Crystal za zastosowanie ekranu QLED z technologią Mini LED. Wyświetlacze QLED posiadają o 20% większą gamę kolorów niż tradycyjne OLEDy. Natomiast Mini LED zapewnia lepsze odwzorowanie czerni, co skutkuje bogatszymi kolorami i czystszą czernią. Maksymalną liczbę punktów otrzymał od nas headset Vario za użycie podwójnych wyświetlaczy. Wyświetlacz UOLED pozwala na samopodświetlanie każdego piksela, co pozwala na osiągnięcie prawdziwej czerni, coś czego QLED niestety technicznie nie potrafi. Ponadto szybszy czas reakcji i jeszcze większa gęstość pikseli sprawia, że UOLED są zwycięzcami naszej kategorii. Warto wspomnieć, że Vario wykorzystał tutaj również ekrany LCD, które uzupełniają ekrany UOLED w krańcowych zasięgach pola naszego widzenia. Nie wpływa to jednak w żadnym istotnym stopniu na jakość obrazu. Porównaliśmy 10 par gogli VR, przyznając im punkty w 5 różnych kategoriach. Gęstość pikseli PPD, moc procesora, częstotliwość obrazu, typ soczewek oraz rodzaj wyświetlacza. Do zdobycia było 100 łącznie na 100 punktów. Miejsce pierwsze zajmuje headset Vario XR3.
Zdecydowała tutaj bardzo wysoka liczba PPD, połączona z bionicznym ekranem UOLED. Miejsce numer 2 zajmuje Pimax Crystal z bardzo zbliżoną liczbą punktów. Trzecie miejsce przypada Apple Vision Pro z unikatowym procesorem M2. Kolejne miejsca zajął Quest 3, Quest Pro, PSVR 2, Valve Index, HTC XR Lite, Pico 4 oraz Quest 2. Przed dokonaniem zakupu warto jednak zastanowić się również nad innymi ważnymi aspektami gogli VR. To w jaki sposób chcemy korzystać z gogli, do czego mają one służyć, ile powinniśmy przeznaczyć na zakup oraz czy otrzymamy odpowiednią wartość za wydane pieniądze. Niektóre gogle, będąc niżej w naszym rankingu pod kątem jakości obrazu, mogą być przydatniejsze i wygodniejsze w użyciu niż gogle zapewniające bardzo wysoką jakość obrazu, ale znacznie ograniczające Twoją mobilność. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych kolejnych rankingów, subskrybuj nasz kanał. Mamy dla Was rabaty na zakup aż 3 headsetów z naszego rankingu: Quest 3 50 zł, HTC XR Lite 100 zł oraz Pimax Crystal aż 200 zł. Wystarczy, że wpiszesz ten kod. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym materiale.